Wołyń to film, który wszedł na ekrany polskich kin 7 października. Jego reżyserem jest Wojtek Smarzowski, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Michalinę Łabacz, Arkadiusza Jakubika oraz Jacka Braciaka. Temat tego filmu od samego początku był trudny. Smarzowski zawsze tworzył filmy bardzo realistyczne i jeszcze bardziej ponure. Wszyscy wypierdalali. Ale Wołyniem zabrał się za prawdopodobnie najbardziej realistyczny i najbardziej ponury film w swojej karierze. Jego wizja zbiorowego mordu na Polakach w pierwszej połowie lat 40. już dawno stała się tematem bardzo politycznym, choć jak się okazuje z polityką ma akurat stosunkowo niewiele wspólnego. O wiele więcej znajdziemy w Wołyniu po prostu dobrego filmu, który pomimo kilku potknięć po drodze udowadnia, że przed kinem historycznym w naszym kraju jest jeszcze jakaś nadzieja. Motywem głównym jest tu historia pewnej kobiety. Żeby być bardziej dokładnym, historia nieszczęść pewnej kobiety, bo fabuła Wołynia bardzo rzadko dostarcza swoim bohaterom coś innego niż krew, pot i łzy. Poza otwierającą film sceną polsko-ukraińskiego wesela, na ekranie rządzi uczucie ciągłego napięcia. Z lekcji historii dobrze wiemy, co się w końcu wydarzy, ale nie mamy pojęcia, jak się wydarzy, gdzie dokładnie się wydarzy i co chyba najważniejsze, kiedy się wydarzy. Smarzowski bardzo skutecznie buduje uczucie rosnącej nienawiści. Wieś spokojną, wieś wesołą zamienia na wieś, która nieuchronnie czeka na zbliżającą się katastrofę, a gdy ta katastrofa wreszcie nadchodzi, przedstawia ją bez najmniejszej cenzury. Potrzebuję nowej żonki, do dzieci i do roboty. Za młoda dla Macieja. 10 morgów. 8. 2 świnie i krowa. I to kolejna, chyba największa zaleta Wołynia. Cały film jest bardzo surowy, więc nie zobaczycie w nim spektakularnych wybuchów czy naboi skaczących wokół całującej się pary. Mówiąc o tragedii, Smarzowski postawił na minimalizm i tym minimalizmem wygrał. Także dzięki niemu nie narzucił jedynej słusznej wymowy swojego filmu, bo Wołyń to coś zdecydowanie więcej niż film antyukraiński. To raczej film, który pokazuje, dobitnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczna może być postawa, którą niesłusznie myli się często z patriotyzmem. Nieważne, czy mylą się Ukraińcy, Polacy, czy mieszkańcy południowego Vanuatu, konsekwencje tej pomyłki mogą nieść za sobą nieprzewidziane skutki, a co jeszcze straszniejsze, mogą wydarzyć się w każdej chwili. Z tego samego minimalizmu wynika też niestety kilka wad. Smarzowski mógł przesadzić w drugą stronę, gdyż główny wątek jego historii nie angażuje tak skutecznie, jak powinien. Im dalej w las, tym kolejni pojawiający się bohaterowie są wprowadzani coraz bardziej chaotycznie, nie posiadają żadnego tła, a cała historia zaczyna się nieco rozjeżdżać, jakby film sam nie do końca wiedział, w którą stronę chce się fabularnie potoczyć. Napadli na nas w nocy po Józwie. Utoczyli wioskę. W przód szli bandery, a za nimi Ukraińcy. Do pewnego stopnia ratują to co prawda dobrze odegrane postacie, ale to też one cierpią na tym najbardziej. Gdy film zmierza do nieuchronnego końca, wydaje mi się, że bardziej niż konkretnym bohaterom współczujemy ludziom. Co z drugiej strony mogło być zabiegiem reżysera, ale wtedy cały film smakowałby chyba nieco lepiej, gdyby skrócić go kilkadziesiąt minut. Sąsiady. Trudno mieć jednak jakiekolwiek wątpliwości, że Wołyń spełnia swoje zadanie. Jest brutalnym filmem o brutalnej rzezi Polaków, którą Smarzowski przedstawił bardzo dosłownie i bez zbędnego owijania w bawełnę. Dodał też do tego sporo uniwersalności, więc całość sprawdza się nie tylko jako lekcja historii, ale również jako pewnego rodzaju ostrzeżenie, że podobna sytuacja po raz kolejny może się wydarzyć. I między innymi za to ostrzeżenie Wołyń otrzymuje ode mnie bardzo mocne 7,5/10, bo choć zdarzają się w nim małe potknięcia, również montażowe, które wynikają pewnie z dużych problemów, jakie ten film miał przy powstawaniu, Smarzowski po raz kolejny zrobił coś, co zdecydowanie warto zobaczyć na wielkim ekranie, choćby dla tych kilku ostatnich sekund, w których cała kinowa sala zastyga w niepokojącej ciszy.